Cześć, zapraszam do obejrzenia filmu, w którym pokażę, jak używać szlifierkę kątową i jaką wybrać tarczę do cięcia czy szlifowania różnych materiałów. Szlifierką kątową przetniesz niemal wszystko. Wystarczy odpowiednio dobrana tarcza do ciętego materiału. Jest to również jedno z niebezpieczniejszych narzędzi budowlanych, dlatego zadbać należy przede wszystkim o bezpieczeństwo oraz prawidłowo ciąć. Okulary ochronią oczy, naoszniki słuch, a rękawiczki przed opiłkami. Ważne, żeby przylegały dobrze do rąk, tak samo jak ubranie. Mała szlifierka kątowa 750 W na tarczy 125 mm. W sumie najczęściej takich używam i chyba najpopularniejsze. Zakładam i przykręcam osłonę. Do cięcia stali będzie taka oto tarcza wykonana z korundu o średnicy 125 mm i grubości 1 mm. Skręcam pierścieniem, blokuję przyciskiem i dokręcam kluczem. Przykręcam również rączkę. Trzymanie szlifierki obu rąk zapewnia stabilniejszą i bezpieczniejszą pracę. Przetnę rurkę stalową pół cala. A propos cięcia. Czytałem gdzieś artykuły o bezpiecznym cięciu, że niby trzeba tak trzymać szlifierkę, żeby opiłki i iskry leciały do przodu. Nie wiem, kto to wymyślił, ale ja nie zgadzam się i uważam, że jest to nienaturalne i wręcz niebezpieczne. Przy lekkim zakleszczeniu można zrobić sobie krzywdę. To tak jakby ściął piłą do drewna odwrotnie. 25 sekund i rurka ucięta. Zobaczmy, jak to wyjdzie troszkę grubszą tarczą. Jak widać, zajęło to kilka sekund dłużej. Kolejna tarcza do metalu 6 mm grubości przeznaczona do szlifowania. Zresztą warto spojrzeć na oznaczenia na tarczach, jeśli nie wiemy co kupić. Powinien być rysunek. Tutaj ze szlifierką pod kątem. Zobaczmy, jak tym się tnie. Ciężko, tarcza jest za gruba i czuć delikatne bicie. Takie skakanie po materiale. Natomiast do szlifowania świetnie się nadaje. Mi często zdarzało się ciąć metal tarczą diamentową przeznaczoną do kamienia czy gresu. I da radę przeciąć, ale będzie dłużej i tarcza się niszczy. Słabiej będzie sobie dawała później radę na przykład z płytkami. Tarcze do metalu z korundu mają również minusy. Szybko się ścierają i mogą pękać w czasie pracy lub odpryskiwać drobne elementy. Najczęściej jest to spowodowane złym i niestabilnym cięciem, dużo też zależy od jakości. Uszkodzone tarcze nie nadają się już do cięcia. Zanim przejdę do betonu, to jak nie ciąć? Po pierwsze tak, żeby nie zakleszczać tarczy podczas cięcia. Jak widać, tutaj rura naciska na tarczę z dwóch stron i szlifierką niebezpiecznie szarpie. Szczególnie duże szlifierki kątowe potrafią tak szarpnąć, że można tego nie opanować. Trzeba tak starać się ciąć, żeby tarcza swobodnie przechodziła i cięty materiał w żaden sposób nie naciskał na tarczę. Przy jakichś prętach czy ościeżnicach też czasem lepiej zatrzymać pracę, puknąć młotkiem, by rozszerzyć materiał i ciąć dalej. Najlepiej po prostu myśleć i wyobrażać sobie, jak cięty przedmiot może się zachować. To teraz tarcza do betonu. Wygląda podobnie, wykonana również z korundu, wzmocniona żywicami. Przetestuję na kostce brukowej. Dużo kurzu, dlatego tnę na powietrzu i tutaj, żeby nie nawdychać się pyłu, pomocna jest maseczka. Co do cięcia, to tarcza taka tnie wolno i nie jestem jakoś przekonany. Ja do betonu używam tarczy diamentowych. Pierwsza to taka segmentowa. Dużo więcej kurzu, ale i szybkość cięcia znacznie większa. Tarcze diamentowe świetnie nadają się do cięcia płytek. Tutaj mam gres, który natnę trzema rodzajami tarcz. Segmentową, ciągłą oraz turbo. I powiem Wam, iż mimo teorii, że tarcze ciągłe nie strzępią, a turbo szybciej tną, to w praktyce nie zauważyłem żadnych różnic w cięciu. A tak najczęściej wygląda cięcie w realu na budowach. Bez tarczy, okularów, naoszników i na kolanie. Ja już raz dziebnąłem się w nogę, BHP też zdarzało mi się czasami nie przestrzegać. Jest to na pewno wygodniejsze, ale do czasu, gdy nie zrobimy sobie krzywdy. Pamiętajcie chociaż o minimum, czyli okularach i osłonie. Bardzo ważna jest też sprawność urządzenia. Raz szlifowałem zepsutą szlifierką, która czasem błyskawicznie się blokowała. W czasie cięcia nagle zahamowała i pod wpływem siły odkręcił się pierścień, a tarcza wystrzeliła kilkanaście metrów do przodu. Wystarczyło, żebym trzymał szlifierkę obróconą w moją stronę i tego kanału by nie było. Co do dużych szlifierek, przyznam, że nie używam. Po pierwsze, przydają się w większych pracach budowlanych. Po drugie, widziałem dużo wypadków.
i jak mogę zrobić coś małą szlifierką, to nie ryzykuję. Na koniec jeszcze kilka tarcz, które raczej rzadko wykorzystuję w pracach remontowych, ale warto o nich powiedzieć. Do szlifowania betonu, kamienia czy granitu świetnie nadaje się taka tarcza diamentowa, robi dużo dymu, ale szlifowanie idzie dosyć szybko. A co z drewnem? Oczywiście najlepiej użyć wyżynarkę, piłę bądź multitoola. Jeśli jednak nie masz pod ręką, to w ostateczności jedno cięcie można zrobić tarczą diamentową. Będzie jednak dużo dymu i smrodu, bo tarcza taka pali drewno zamiast ciąć. Lepiej zainwestować w tarczę łańcuchową, są one bezpieczne, zabezpieczone przed klinowaniem. Jedynie co to w dwóch moich szlifierkach obcierały o osłonę, także nie wiem, czy są całkowicie dostosowane do szlifierek, czy miałem jakąś felerną tarczę. Ostatnia z tarcz to taka ścierna listkowa do obróbki metalu czy drewna. Dosyć szybko i ładnie możemy wykonać pierwsze ścieranie. Wypróbowałem na młotku oraz na płycie OSB. Jeśli chcemy mieć później gładziutką powierzchnię, to polecam szlifierkę mimośrodową. Pokazałem najpopularniejsze tarcze, są oczywiście jeszcze na przykład do polerowania czy cięcia innych materiałów. Oprócz szlifierek na prąd można kupić również akumulatorowe. Póki co nie używałem szlifierki na baterie, być może kiedyś jakąś przetestuję. To wszystko w tym odcinku, do zobaczenia wkrótce.